Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, dlaczego skin Pani Ciastka może powrócić z nowym stylem oraz powiem słówko o innych skinach świątecznych. W poprzednim sezonie niektóre przedmioty, które otrzymywaliśmy w nagrodę za wbijanie karnetu bojowego, mniej więcej dopowiedziały nam, jakie skiny powrócą na tegoroczny Halloween. Na przykład, ekran wczytywania za 21 poziom dał nam znać, że wrócą stroje króliczków, a ikona sztandaru za 82 mówiła nam, że powróci nikt inny jak Skull Trooper. Jak wiecie, ze Skull Trooperem było tak, że nie tylko wrócił do sklepu, ale doczekał się dodatkowych dwóch stylów i damskiej wersji. A te dwa style to świecący zielony dla wszystkich oraz fioletowy świecący dla tych, co posiadali tego skina przed jego powrotem w nowym roku i możliwe, że to samo spotka Pana Ciastka ze świąt z zeszłorocznego grudnia. W tym sezonie jedną z nagród jest takie oto ekran wczytywania pierniczki. Widać na nim Panią Ciastek oraz Pana Ciastek. Jednak ten drugi, jak widzicie, ma dwa style. Jeden ten oryginalny, a drugi bardziej zniszczony, kruszący się, przypalony i momentami jeszcze żarzy. Pasowałby do tych graczy, którzy mają tego skina od drugiego sezonu i z czasem zużyły się ich skiny. Nie jest to nic potwierdzonego, ale ta grafika przypomina obraz dla na przykład klanów, gdzie jeden styl jest w tle, a drugi na przodzie. Dajcie znać, co uważacie. Moim zdaniem na pewno jakiś skin wróci i bardzo prawdopodobne, że będzie to Pan Ciastek. Uważam też, że jakiś skin w ogóle nie powróci, tak jak to było z Skull Trooperem. I zanim przejdziemy dalej, to chciałbym wspomnieć, że możecie użyć mojego kodu twórcy w sklepie Fortnite lub Epic Games. Wystarczy, że piszecie Ernest. Byłbym wam bardzo wdzięczny. A wracając, to nie wszystko. Ponieważ Fortory na swoim Twitterze udostępnił ciekawe znalezisko. W plikach gry siedzi wzmianka o Bugblingu, który należałby do zestawu pierniczków, czyli ciastek. Tekstura prezentuje się następująco i wygląda na to, że to wszystko, co na ten moment mamy. Ale podobnie było ze zbierakiem Czerwonego Rycerza, który najpierw został dodany w postaci tekstury, a później w całości do plików gry. Co ciekawe, ten bugling ma przydomek pet, co oznacza, że może to być tekstura siedzonka dla nowego zwierzaka. I dla skultuperowego pieska z karnetu bojowego znajdzie się jego przyjaciel Ciastek. Co do reszty skinów świątecznych, jak już mówiłem, na pewno coś powróci i mogło to być na przykład skiny ze zwiastuna tego sezonu. Czyli Łamorzech, Reniferka, Nogops i tak dalej. Zobaczymy, czym Epic nas jeszcze zaskoczy. I to tyle. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Jesteście za? Czy przeciw powrotowi tych skinów? Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym!